Cześć, siema, no moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z The Following. Jesteśmy w tej świątyni tutaj, gdzie nas troszeczkę sponiewierały te kadzidełka w poprzednim odcinku. No i teraz co? I teraz jesteśmy, moi drodzy, w dupie, bo jest 24. No północ ogólnie jest. Czyli teraz są ci nocni po paprańce, ale już, moi drodzy, odkryłem, jak się używa kotwiczki, jak widzicie. O kurde, o co ja mam tak, mało życia, o Jezu. No i jak ja mam się tam, dostać tam na dół? Chyba musimy wrócić po prostu tą samą drogą, którą tu przeszliśmy. Chyba nie ma innego wyjścia. Tak mi się wydaje. Dobra, zapierdzielamy, moi drodzy, w takim razie tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Nie mamy innego wyjścia. Okej, okay, naprawimy sobie broń od razu. Co to kurwa? Pioruny? Czy po prostu światła mrugają? Nie wiem, nie interesuje mnie to właściwie, bo... O kurwa, deszcz pada. Burza jest. O ty kurwa, burza jest. To jest chyba pierwszy raz. Jakie błyski. To jest chyba pierwszy raz, kiedy się zetknąłem z burzą? Kurwa, nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam, żebym był tutaj w trakcie burzy, bo w sumie w nocy... to nie wychodziłem tutaj nigdzie. Dobra, jesteśmy na jakimś parkingu. Tutaj mam... tutaj mamy, moi drodzy, rzeczy do znalezienia. Alkohol i te sprawy. Tego już nie wezmę, niestety. Zbiorniczek, macie paliwko? Ba, paliwko jest. Benzynka, ojojoj. Ale się dosilimy się tutaj benzyną teraz. No dobra. Idźmy jeszcze do tych samochodów. Tutaj mają części. Paliwko. Tutaj nie ma. O, tu jeszcze w bagażniku coś jest. Zbieramy wszystko. Jak już tu jestem. Chyba to ci nocni? Jakieś dziwne dźwięki z siebie wydają. Kurwa, tutaj już mamy wszystkie puste. No teraz to słabo. Dobra, przeskoczmy na tą stronę. Cyk. Śruby. Gdzie jest zbiornik z paliwem? Dobra, nieważne. Pierdoleta. Oleje zbiornik z paliwem. Cyk. Tutaj nic nie ma. Tutaj coś mamy. Cyk, cyk. Tu wszystkie puste. Ale dobra. Pobiegnijmy sobie w tą stronę. Czy tutaj, kurwa? Ja patrzę cały czas na mapę, bo obawiam się tego, że za chwilę... No i właśnie, kurwa, jest przed nami. Jeden jest przed nami. Robi się ciekawie. Która jest godzina? Już jest piąta, prawie. Drobnostka. O, idzie w naszą stronę. A pajacu. Kurwa, za wolno czas płynie. Troszkę za wolno. Jeśli ja się zacznę z nim napieprzać, to po prostu nie zdążę uciec. Mamy w pół do szóstej. Okej. No idę sobie tu. Tutaj jeśli zejdę, to zginę. Na 100%. Tak jak zresztą w poprzednim odcinku to uczyniłem. I zginąłem. Tu wszystko puste. Ktoś już tu przeszukiwał ten kurwa śmietnik? Chyba tak. Dobra. Przeżyłem noc. Dobra, mamy to. Wow, dostałem 5000 punktów. O, tutaj mamy więcej fantów. Jeszcze więcej fantów. Dobra, przeszukajmy wszystko. Dobra, możemy spieprzać. Gasimy latarkę. O, tu chyba ciemno jest. Ale czekajcie, stąd jest w ogóle wyjście, kurwa, jakieś? Crane, wydaje nam się, że mógł się tu w okolicy rozbić samolot. O! Tak, widziałem, jak spada.
warto sprawdzić, czy ktoś przeżył. Ja go nie widziałem. Ludzie spoza strefy kwarantanny. To ciekawe. Crane widział samolot. Ja go kurwa nie widziałem. Bardzo ciekawe, ciekawe. Mamy alkohol, mamy tutaj zapasiki. Dobra. Ale my mamy jakąś misję do zrobienia. Kilometr stąd. Ale tutaj jest coś w pobliżu. Dobra, zobaczmy. Zadania. To się wyklepie, zgromadzenie. Mamy dotrzeć do Jazira, ale... Sprawdź miejsce katastrofy. Tam będzie... zombiaków chuj. Dobra. Dobra, co ty kurwa robisz, Kray? Co ty kurwa pajacujesz? Dobra, schodzimy niżej. Bo... No cóż, to jest jedyna droga chyba w sumie zejścia stąd. Każda inna droga kończy się kurwa śmiercią. Jak już pewnie widzieliście. Próbowałem. O Jezu! Ale go kurwa zmasakrowałem. Dobra, dostałem jakieś punkciki, ale dobra. My musimy się dostać do tego samolotu. To jest 2 km. Łożesz ty w dupę. Ale dobra, musimy tam pójść. Nie mam wie... Kurwa mać. Oż ty chuj, Ukrainie. Jest tam kto? Potrzebujemy pomocy. Co znowu? Jeśli nie słyszysz, jesteś blisko. Co Jesteśmy znowu? Odcięci w naszym domu, a mój mąż umiera. Proszę, niech nam ktoś pomoże. W jakim kurwa domu? Gdzie? Gdzie kurwa w domu? Dobra, nie wiem gdzie oni są, gdzie oni się znajdują, ale ja ten temat chyba oleję, tak permanentnie. Radziono zrzut. Dalej zrzuty są tutaj? Przecież nie było zrzutów, z tego co pamiętam. Nie wiem, może coś się kurwa zmieniło już. Ale dobra. Chociaż w sumie chyba jakieś zrzuty były? No nie wiem. Dobra, przebiegnijmy sobie tędy. Tu jest ten plujący skurwysyn. Ale ja go sobie ominę. Nie będę się z nimi napierdalać. Bo mi się po prostu... To nie opłaca. Dobra. Czy ktoś mnie słyszy? O. Jestem sam na ambonie myśliwskiej. A na dole roi się chmara zarażonych. Nie przedostałem. Tak? No to ja to załatwię, gościu. Poczekaj, patrz, idę kurwa już. Za chwilę załatwimy ten temacik. Zgaszę latarkę. Tu jakiś pojebaniec, kurwa. Mordę drze. Gdzie jest ta ambona? Dalej mi się kurwa tnie gra. Nie wiem o chuj chodzi. Cały czas się zacina, kurwa. Na pomoc! Proszę! Dobra, idę już. Idę, typie. Ale was kurwa potnę. Co tu się zdoło? Co tu się wydarzyło? O, żeż ty w dupę. Nie chcę ci dziękować. Pomodlę się do Boga Słońca, aby cię pobłogosławił. Tak? Dawaj kurwa pieniążki, a nie. A tu masz coś ode mnie. Uważaj na siebie. No, tak ma być kurwa. No, dałbym ci kurwa kosę jeszcze na koniec, ale nie mogę. Ale ich pociacha jednym kurwa precyzyjnym cięciem, moi drodzy. Dobra. To było jakieś poboczne. Co tu kurwa się dzieje? Co to za zebranie jest? Co to za zebranie kurwa? O. Coś zebrałem? Nie wiem kurwa co. Oho. Kurwa gra się tnie. Niemiłosiernie. Kurwa jak mi się gra zacina. Za dużo kurwa roślinności? Komputer nie daje rady? Kurwa co jest? Mam nadzieję, że takiej przygody nie będzie z Dying Lightem 2, bo ja pierdolę. Z tą częścią Dying Lighta, z tą jedynką, no to jest kurwa po prostu dramat jakiś. Cały czas się kurwa tnie. Nie ma odcinka, który by się kurwa nie zacinał. Słabo to wygląda. Trzeba przyznać.
Dobra, to jest gdzieś kurwa w ogóle tam. Jak się tam dostać? Dobra, Crane, kurwa, przestań sapać! Po prostu biegnij. Ja mam tylko pasek życia w sumie, swoją drogą zauważyłem, 175. Z tego co podejrzałem, można mieć 200. Może nie wiem, czy nawet nie więcej, ale wiem, że można mieć 200. A ja nie mam. Dlaczego kurwa ja nie mam? Nie mogę kurwa dać więcej. Słabiutko. Słabo dosyć mam wykokszonego Crane'a. Bo z tego co widziałem, to tam można ładne mu ekwipunek dojebać. Że broni mają po 600, 700 chyba nawet. Tej siły pierdolnięcia. A ja mam tylko... Ja mam tylko 300 z hakiem, także chyba niewiele. Połowa. Połowa, czyli bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Crane? Co ty odpierdalasz? O nie! Ja pierdolę, co ja z... Ja pierdolę. Ale kurwa. Ale bullshit. Ja pierdolę. Co tu się wydarzyło? No ale dobra, jestem kurwa na tej jebanej ambonie. Ejaj. Dobra. Jeśli spadnę, nic mi się nie stanie, okej. Dobra, idziemy dalej w kierunku... W kierunku tej pieprzonej... Pieprzonego miejsca katastrofy. Żaby? Słyszałem? Dobrze słyszałem? Czy to kurwa zombiaki już naśladują żaby i ropuchy? Może tak być? Dobra, bo się kurwa frajer męczy. Ja pierdolę, jaki on jest kurwa słaby kondycyjnie. Masakra. Nie wiem, muszę go jakoś podkoksować troszkę, bo kurwa jest słaby w chuj. No i co? I jak ja mam? Jak ja mam tu niby wejść? No i kurwa, najedź ty w chuj, Crane. Ja pierdolę, denerwujesz mnie. Zachowujesz się jak ciota jakaś, kurwa. Nie potrafisz wejść na najprostsze, kurwa, skały. Co z tego, że mam, kurwa, kotwiczkę, jak ja nigdzie się, kurwa, nie dostanę. Czytałem też, że możemy teraz, kiedy mam poniżej 25 poziomu, gdzie to jest? A, na górze jest pasek. Poniżej 25 poziomu. Nie mogę użyć więcej niż dwa razy pod rząd kotwiczki. Tak więc to jest kurwa słabe. Co tutaj się odpierdala? Tu jest wejście do... Wejście do gniazda? Chyba tak? Chwila kurwa, co tu się wyprawia? Co tu się kurwa dzieje? Stan gniazda, duża aktywność. I kurwa duża aktywność zacinania się gry też jest. Chwila. Ale właśnie. Jak ja mam zniszczyć to gniazdo? Może wybierzmy to, jak już tu jestem. Gdzie ja mam to zniszczyć? Co ja mam tu rozpierdolić? Zniszcz gniazdo przemieńców. Jaki kurwa sposób? I gra się tnie jak popierdolona w tym momencie. Nie no, wkurwia mnie to zacinanie się gry. Patrzcie co tu się kurwa wyprawia. Tam mamy... Popa prańcu. Ale czy to... Czy to kurwa są wszyscy? No byłaś, Crane! Czekaj, ty kurwa jesteś taką ciotą. O ja pierdolę, ale ich rozjebałem. No jest. Rzeźnia kurwa nie zła, ale co?
To mi wiele nie da, bo... Tam będą pewnie ci dopierdoleni. No ja ich nie dam rady rozjebać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zbadaj? O! O proszę. Ej, znalazłem zwłoki. To chyba jeden z waszych. Dobrze, że nas o tym powiadamiasz. Dziękuję. Okej. Okej. Czy ja go wcześniej nie znalazłem? Chyba nie. Nie przypominam sobie, żebym znalazł jakieś tu zwłoki wcześniej, jak tu byłem. Ale teraz tak. Przeskanujmy to. Tutaj będą teraz... dojebani. A ja z nimi, kurwa, nie mam najmniejszych szans. Raczej. Patrzcie. To, są ci nocni chyba? Dobrze mówię? Tak. Jak ja mam z nimi, kurwa, walczyć? Dobra, weźmy jakąś inną broń. Nie no, niech będzie to. Ha ha ha, frajerze jebany. Chodź. On tu przyjdzie. Czy oni tu, kurwa, dadzą radę wejść? Kurwa, dadzą radę. A nie. Spadł na dół. No kurwa, wejdziesz tu czy nie? Dobra, tego zajebałem. Ja pierdolę, tam się wyjebał jeden. O kurwa. Nie było w środku. O ty frajerze jebany. Dużo apteczki, kurwa, krew. Ja pierdolę, zajebałem go. Udało mi się załatwić dwóch. Ja pierdolę. Ale aż się gratnie, kurwa. Emocje są takie, że aż się, kurwa, gra zacięła. Dobra, zgubiłem pościg. Tak swoją drogą. Tylko ilu ich tam jeszcze, kurwa, jest? Pewnie w chuj. Napraw broń. Ja widzę trzech. Ale czy będzie ich tam, kurwa, więcej? Ja pierdolę, jakie są emocje. Masakra. O ja pierdolę, ich tam jest dużo więcej. No to mam przejebane. Chwila. Możemy zmienić też broń na coś mocnego. Na przykład to. To ma 325. To jest słabe. Coś takiego, wiecie. O ja pierdolę. To jest broń bekowa. Dobra. Nie, dobra. To bierzemy. Bierzemy to. Idziemy się, kurwa, troszkę potłuc tutaj. Gdzie oni są? W tym momencie. Ja nie wiem. Gdzie właściwie? W które rejony ja mam się dostać? My się z nimi... Żeby rozpierdolić to gniazdo po prostu. Ale ja bym chciał to zrobić już w tym odcinku. Jak już tu jestem i dałem radę. Dałem radę zajść tak daleko. Chodź, kurwa. Chodź ty, kurwo, jedna. Spadł na dół. Ale czy żyje? Nie żyje. Dobra. Udało mi się go zajebać. Tylko że w tym momencie dałem się trochę otoczyć. Troszkę się, kurwa, dałem otoczyć. Dobra. Ja pierdolę, załatwiłem ich. Ale oni mi sporo życia, kurwa, zabierają. O Boże. Nie jest to proste. Zresztą sami widzicie.
Dobra. Ten zajebany. Ale tu jest jeszcze jeden. Chwila. Dobra, wejdź tu. Wejdź, frajerze jebany. Kurwa. Ty kurwa. Frajerze pierdo. O kurwa. Skoczył na mnie. Ja pierdolę, mam przejebane. Użyj apteczki, Kraj. Kurwa, uciekam. Wypierdalam! Zajebuj mnie! Ja pierdolę, fuksem! Fuksem udało mi się, kurwa, przeżyć. Ja pierdolę. Dobra. Wracam. Wracam, napraw broń, Kraj. Zapierdol go. Dobra, jest ktoś jeszcze. Jest gdzieś jeszcze jeden. Jak mi się kurwa gra zacina. Dobra, idzie ten frajer pierdolony. Kurwa mać. No mam przejebane. Niewątpliwie mam przejebane. Jak ja mam kurwa zniszczyć? Zniszczyć kurwa to jebane gniazdo. Dobra, weź apteczkę, Crane. Ja pierdolę. Dobra, on tu jest. Jest obok. Kurwa jest obok, mnie nie widzi. Jaka ciota. Dobra, czy wykona skok? Nie wykona skoku. Jest zbyt ciotowaty. Dobra, zajebałem go. Okej. Ale jest tu gdzieś jeszcze jeden. Jest. Jest, tylko kurwa nie umie do mnie trafić. Pajac jebany. Haha, cię kurwa popnę. Ale mi się kurwa gra zacina. Jak mi się gra zacina. Kurwa, nie dość, że tu są takie kurwa emocje szalone. To jeszcze. Poczekajcie, jeśli ja użyję kamuflażu. Kamuflażu. Czy oni się na to nabiorą? Ile? Ile ten kamuflaż trwa czasu? Jest gdzieś pokazany, ile on trwa? Okej. Ten mnie ominął. Kurwa, ja się w tym momencie pierdoliłem w sam środek. Kurwa, i teraz? Teraz to ja nie mam kompletnie, kurwa, żadnych szans. Ja pierdolę. Dobra, oni już wszyscy wiedzą, że ja tu kurwa jestem. Pięknie. Dobra, ale kurwa. Gdzie jest? Gdzie jest kurwa ten? Ten, którego mam rozjebać. No bo jest tu ktoś do rozjebania. Na 100% kurwa. Ja pierdolę, no zajebił mnie kurwa. Nie mam szans. Nie mam kurwa żadnych szans z nimi. Jest ich kurwa za dużo. Jest ich za dużo. Już nie mają. Już wiedzą, gdzie kurwa jestem. A zgaś latarkę. Czy mnie teraz nie widzą? No niby nie.
A jak zapalę, to mnie kurwa zobaczą. Dobra, kończy mi się tlen. Chujowo, chujowo. Nie mam kurwa szans z nimi. To jest pewne. I która jest w ogóle godzina? Kurwa, jest 10 dopiero. No trochę chujowo. Oni są w pobliżu. Są dosłownie kurwa obok mnie. Gdzieś obok mnie. Ale chyba na górze? Co ja mam rozpierdolić właściwie? Kurwa nie wiem. Jak napierdalam? No i co? I kurwa mam się nie zbliżać. To jest tyle. Mam się kurwa tu nie zbliżać, ale... Ja chcę się właśnie tu kurwa zbliżyć i dojebać, ale jak to zrobić? Chyba chuj z tego będzie, moi drodzy. Po prostu sobie chyba kurwa odpuszczę to gniazdo. Przynajmniej w tym momencie. Jest zajebiście duża aktywność przemieńców. Mamy 500 punktów. Okej. Okej. 500 punktów dostałem. Dobra, mogę wejść sobie tutaj. Gdzie mogę wejść kurwa dalej? Bardzo chujowa widoczność tu jest. To trzeba przyznać. To trzeba, moi drodzy, przyznać. Dobra. Możemy wejść sobie tutaj. No i gdzie dalej? Dalej tu. Jeszcze wyżej. No i co dalej? He? Tutaj. Tak to wygląda. Mogę wejść tu, mogę wejść tutaj. Tędy, tutaj. I tu mamy chyba wyjście? Tak. I wiecie co? Najlepszym wyjściem będzie stąd po prostu wypierdalać. W tym momencie. To jest kurwa chujowa godzina. Ja w tym momencie nie dam rady kurwa tego zrobić. Widzicie co tam się kurwa dzieje? Rozwaliłem część jakby tego gniazda, ale w dalszym ciągu jest ich tam po prostu w chuj. Nie dam rady. Nie dam rady się napierdalać. Nie dam rady się napierdalać i jeszcze w tym samym czasie rozwalać gniazdo. Tak więc pierdolę to, moi drodzy, pierdolę. Idziemy szukać czegoś innego. Tylko kurwa tyle czasu straciłem. Dobra, miejsce katastrofy. Gdzie jest miejsce katastrofy? Gdzieś kurwa w tamtą stronę. Czy ja się kurwa wracam? Pewnie tak. Kurwa mać, jak się tam przedostać do kurwy nędzy? Dałbym pewnie radę. No kurwa mać! Co za kurwa ciotmen jebany. Bierz apteczkę i wypierdalaj, Crane. O Boże. Ale on jest chujowy. On jest jeszcze bardziej chujowy niż w tym samym haranie. To w tym haranie kurwa już lepiej było. Bo tam większość miejsc mogłem po prostu sobie kurwa bez najmniejszego problemu wejść. A tutaj kurwa co? Nie dostanę się praktycznie nigdzie kurwa, bo jest jebana góra. Już się kurwa zmęczył. O Boż. Łebesz. Dobra, możemy wejść tu na pewno. Tak więc sobie skorzystamy. No i co dalej? Dalej gówno kurwa. Musimy obejść skałę dookoła. Chujowo, chujowo. Tam nie doskoczę. Tam jest za daleko. Do drzewa nie doskoczy. No aż kurwa, co jest? Mamy następnego jakiegoś kurwa w potrzebie, ale pierdolę, nie będę tam teraz szedł. Nie ma już na to czasu. Tak więc lecimy na miejsce katastrofy. Tam będzie coś ciekawszego, myślę, do roboty. Tak więc lecę tam. Kurwa, już się zmęczył.
On kurwa normalnie jest jakimś ciotmenem. Nie ma siły, po prostu kurwa dłużej biec. Co to kurwa jest? Nie ma w ogóle kondychy. Co średnio mi się podoba. Wolałbym, żeby jednak miał tą kondycję. Tu jest... Czy to jest kurwa to miejsce, gdzie oni się modlili? Czy to nie jest to miejsce? Bardzo możliwe, jakieś kurwa wnętrzności. Nie, ja stąd kurwa idę. Tutaj jeśli zeskoczę, to jest duża szansa, że kurwa zginę. Ale jednak nie, hehehe, udało się. Okej, okay. Możemy sobie przejść tym zboczem. Mamy już 30 minut, ale dobra, idziemy tam jeszcze. Idziemy jeszcze tam w tym odcinku. Chyba trochę chujowo, że w tej jaskini rozwaliłem chyba trzech, jak dobrze pamiętam. O kurwa. Ja pierdolę. Dobra. Już myślałem, że nie doskoczy tak. O ja pierdolę! Kurwa Crane, nie odpierdalaj maniany. Ja pierdolę. Dobra. Mam na szczęście kotwiczkę. Gdyby nie kotwiczka, bylibyśmy troszeczkę w dupie. Kurwa, ręce mnie cały czas świeżbią. Żeby kogoś tu dowalić. Ale z tymi nocnymi średnio to idzie. Patrzcie, w ogóle miejsce katastrofy jest zaznaczone flarą. Zajebiście. Czy to jest miejsce katastrofy zaznaczone, czy ogólnie, czy... Kurwa, dlaczego on automatycznie... Debil pojebany nurkuje. Ja nie chcę nurkować. Są takie momenty, kiedy ja chcę po prostu przejść, a on wali nura, kurwa, pod wodę od razu. O, jest miejsce katastrofy. Mamy samolot. W ogóle obszar jest taki wielki zaznaczony na mapie. Hej, Crane, to ty? To nie on! Co by tu niby robił? Ale to naprawdę on! Crane, pamiętasz mnie? Jestem Fatih! A ja Tolga! Jesteśmy na Amboy! Widzisz nas? Gdzie kurwa? Gdzie na Ambonie kurwa? Ja pierdolę, co oni tak daleko mnie widzą? W ogóle ja miałem zbadać miejsce katastrofy, a znalazłem bliźniaku. Co jest, kurwa? Co oni tu robią? Tu mamy... kryjówkę? Kurwa, co tu się wyprawia? No co tam, ziomeczki? Jak się, kurwa, do was dostać? Wejście tutaj to już jest dla mnie wyzwanie. A widzisz? Mówiłem, że to Crane. Co oni tu robią w ogóle? Dziwnie wygląda. Zawsze wyglądał dziwnie. Crane, udało się nam. Polecieliśmy. Ale nie dzięki plecakowi. Znaleźliśmy zamiast tego samolot. W prawie dobrym stanie. Aha. Musiałem go tylko odrobinę poprawić. To oni się rozjebali. Ale uszczelka. Cały olej wyciekł, silnik się zatarł. I musieliśmy skakać. Ale pan Dal, nasz szef... Frrr! Poleciał dalej na zachód. Crane, musisz go znaleźć. Aha. Czyli nagle zaczęliście się troszczyć o kogoś innego? Ochranisz nas, Crane. Poza tym Dal to miliarder. Będziemy obrzydliwie bogaci. Albo nie. Ale jak niby mam go znaleźć? To proste. Pan Dal ma w plecaku nadajnik. Takie nasze ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby chciał nas wydymać. Nikomu nie można ufać. Masz tu lokalizator. Im bliżej będziesz nadajnika, tym częściej będzie pikał. A jak już wrócisz, przerobimy lokalizator tak, żebyś mógł też szukać innych rzeczy. Tolga, objaśnij. Można tym cackiem zlokalizować wszystko, co ma w sobie chip. A obecnie wiele rzeczy ma, na przykład sprzęt wojskowy. Ale najpierw Dal. Okej. Ruszaj, Crane. Uda ci się. Wierzymy w ciebie. Takim jak on, trzeba mówić. Tu mamy ten lokalizator. Dobra, moi drodzy, poszukamy tego całego Dala? Dala? Nie wiem, nieważne. Badala. Jak on ma? Dobra, nieważne.
Znajdziemy go w kolejnym odcinku i zobaczymy, co nam bliźniacy dadzą fajnego, jaką zabaweczkę. A teraz, moi drodzy, możecie zostawić lajeczka, jeśli seria wam się podoba, zostawcie subika. Wbijajcie na Instagrama, widzimy się w kolejnym fascynującym odcinku z The Followinga. Do następnego i cześć.